Nie tylko motocykliści mieli w sobotę swoje święto. Po długim wyczekiwaniu przy ulicy Moniuszki oficjalnie otwarto Bike Park. Już pierwszy rzut oka wystarczył, by stwierdzić, że kompleks przeznaczony dla rowerzystów da im porządną porcję radości i adrenaliny. Otwarcia toru dokonał Czesław Rękiewicz, a towarzyszyli mu m.in. pomysłodawca Bike Parku i dyrektor suwalskiego OSIR-u. Został złożony wniosek, no i oczywiście w ramach tego głosowania rowerzyści bardzo mocno popierali ten wniosek. Wygrał on i za kwotę prawie 900 tysięcy złotych ten obiekt tutaj powstał. Firma warszawska Velo Projekt, spółka z o.o. wykonała ten obiekt. No i oczywiście on ma służyć mieszkańcom naszego miasta, szczególnie tym najmłodszym, jeżdżącym na rowerach i w tym miejscu właśnie na osiedlu Północ, gdzie czasami może brakuje atrakcji dla naszej młodzieży, powstało właśnie ten obiekt składający się z różnych górek, z różnych trudnych rzeczy dla rowerzystów, ale no właśnie o to chodzi, żeby w tych takich innych warunkach doskonalić umiejętność na rowerze. Te przeszkody i górki to nic innego jak zespół torów złożony z dwóch linii przeszkód z najazdami, tak zwany Dirt Park, Mini Pump Track, czyli tor dla najmłodszych rowerzystów oraz Pump Track uniwersalny, tor dla wszystkich grup wiekowych. Inicjator pomysłu i autor wniosku złożonego do ratusza w ramach budżetu obywatelskiego zdawał się być również zadowolony z efektu swoich starań, które, jak już wiemy, poparły setki rowerzystów. W szczególności chcę podziękować suwalskiej młodzieży, która aktywnie promowała ten pomysł i która zbierała głosy na ten projekt. Przedstawiciele OSIR-u, który będzie zarządzał bikeparkiem, szczególnie uczulali użytkowników obiektu na zachowywanie zasad bezpieczeństwa. Przypominali o kaskach, ochraniaczach, ale też kulturze korzystania z torów. Sporo porad osoby, które tuż po otwarciu wkroczyły na tory, usłyszały od Andrzeja Bryczkowskiego, specjalisty downhillu, czyli ekstremalnej odmiany kolarstwa górskiego. Od pierwszych chwil bike park był oblegany.